Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się książ Przemysław Krakowczyk, a to jest 77. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 49. Taka jest droga tych, co ufność pokładają w sobie, i taka przyszłość miłośników własnej mowy. Do Szeolu są gnani jak owce. Pasie ich śmierć. Zejdą prosto do grobu. Serca prawych zapanują nad nimi. Rano zniknie ich postać. Szeol ich mieszkaniem. Lecz Bóg wyzwoli moją duszę z mocy Szeolu, bo mnie zabierze. Nie obawiaj się, jeśli ktoś się wzbogaci, jeżeli wzrośnie zamożność jego domu, bo kiedy umrze, nic z sobą nie weźmie a jego zamożność nie pójdzie za nim. I chociaż że w życiu sobie pochlebia, będą cię sławić, że dobrześ się urządził, musi iść do pokolenia swych przodków, do tych, co na wieki nie zobaczą światła. Człowiek, co w dostatku żyje, ale się nie zastanawia, przyrównany jest do bydląt, które giną. Przed nami trzy kolejne rozdziały Księgi Jozłego od 16 do 18. Te rozdziały opowiadają o przebiegu procesu podziału ziemi obiecanej pomiędzy wszystkie pokolenia Izraela, realizacją obietnicy danej przez Boga Abrahamowi, Zakowi i Jakubowi. Jednocześnie pokazują wyzwania związane z pełnym opanowaniem i podporządkowaniem sobie nowo zdobytych ziem. Dział potomków Józefa po stronie wschodniej rozciągał się od Jordanu naprzeciw Jerycha. Przez pustynię od Jerycha granica wznosiła się ku wzgórzom do Betel, po czym prowadziła od Betel do luz i skręcała ku posiadłościom Arkijczyków w atarot. Następnie obniżała się ku Zachodowi do ziemi Jafletytów i granicy dolnego Beth-Horon i aż do gezer, gdzie dosięgała morza. Takie było dziedzictwo synów Józefa. Manasseesa i Efraima. Dział potomków Efraima według ich rodów był następujący. Granicą ich posiadłości na wschodzie było Atrot Addar aż do górnego Bethoron, przez Gezer, po czym granica biegła aż do morza. Od Hamikmetat na północy zwracała się granica ku wschodowi przez Ta-Nat-Silo i biegła dalej na wschód do Janocha. Z Janocha opuszczała się do Atarot i Naara. Przechodziła koło Jerycha i kończyła się nad Jordanem. Z Tapułach biegła granica na zachód do potoku Kana i dochodziła do morza. Takie było dziedzictwo pokolenia Efraima według ich rodów. Prócz tego synowie Efraima posiadali miasta oddzielne pośrodku dziedzictwa synów Manasesa. Wszystkie te miasta z przyległymi wioskami. Ale nie mogli oni wypędzić Kananejczyków zamieszkujących Gezer, i Kananejczycy pozostali pośród Efraima aż po dzień dzisiejszy, jako robotnicy pracujący przymusowo. A oto dział wylosowany dla pokolenia Manassesa, który był pierworodnym Józefa. Makir, pierworodny Manasesa, ojciec Gileada, ponieważ był wojownikiem, otrzymał Gilead i Baszan. Dział otrzymali też pozostali synowie Manassesa według ich rodów. Synowie Abiezera, synowie Heleka, synowie Asriela, synowie Sychema, synowie Hefera i synowie Szemida. Potomkowie męscy Manassesa, syna Józefa według ich rodów. Selofat, syn Hefera, syna Gileada, syna Makira, syna Manassesa nie miał synów, a tylko córki, które nazywały się Machla, Noa, Chogla, Milka i Tirsa. One wystąpiły przed Eleazarem, kapłanem, i przed Jozuem, synem Nuna, i przed książętami, mówiąc: Pan rozkazał Mojżeszowi, aby wyznaczył nam dziedzictwo pośród naszych braci. Dano im więc dziedzictwo zgodnie ze słowami pana wśród braci ich ojca. Miał przeto Manasses dziesięć działów oprócz ziemi Gilead i Bashan leżącej po drugiej stronie Jordanu. Ponieważ córki Manassesa otrzymały dziedzictwo pośród jego potomków, Ziemia Gilead przypadła innym potomkom Manassesa. Granica Manassesa ciągnęła się od strony Asera do Mikmetat, położonego na wschód od Sychem, i szła na prawo ku Jashib przy źródle Tapułach. Okolica Tapułach należała do Manassesa, ale Tapułach na granicy Manassesa należało do Efraima. Granica schodziła do potoku Kana. Na południe od potoku były miasta efraimskie, prócz tych, które miał Efraim wśród miast Manassesa, a ziemia Manassesa znajdowała się na północ od potoku i biegła ku morzu. Ziemia położona na południe należała do Efraima, na północ zaś należała do Manassesa, a granicą było morze. Z Aserem graniczyli na północy, a z Issacharem na wschodzie. Manasses w działach Is-Sahara i Asera posiadał Bethshean z przynależnymi miejscowościami, Jibleam z przynależnymi miejscowościami, mieszkańców Dor z przynależnymi miejscowościami, mieszkańców Endor z przynależnymi miejscowościami, mieszkańców Tanak i mieszkańców Megiddo z przynależnymi miejscowościami oraz trzecią część Nafat. Nie mogli jednak synowie Manassesa wziąć w posiadanie tych miast, i dlatego Kananejczycy pozostali w tym kraju. Gdy Izraelici stali się silniejsi, przeznaczyli Kananejczyków do robót przymusowych, lecz ich nie wypędzili. Potomkowie Józefa wystąpili do Jozułego oświadczając: dlaczego wyznaczyłeś mi jeden tylko los i jeden dział, chociaż stanowię lud liczny, bo tak aż dotąd błogosławi mi Pan. Jozue odpowiedział, jeśli stanowisz tak liczny lud, wejdź do krainy zalesionej i wykarczuj ją sobie w ziemi Peryzytów i Refaitów, skoro na górze Efraima jest ci za ciasno. Wtedy odpowiedzieli potomkowie Józefa, góra nam nie wystarcza, lecz wszyscy Kananejczycy mieszkający w Nizinie mają rydwany żelazne, podobnie mieszkający w Betrzean i w przynależnych miejscowościach, jak i w Dolinie Izrael. Odpowiedział Jozue domowi Józefa, Efraimowi i Manasesowi: Ty jesteś ludem licznym i masz wielką siłę. Otrzymałeś tylko jeden los. Otrzymałeś kraj górzysty i zalesiony. Powinieneś go wykarczować i jego granice zająć. Kananejczyków zaś musisz wypędzić, chociaż posiadają rydwany żelazne i są silni. Cała społeczność Izraelitów zgromadziła się w Silo. I wzniesiono tam namiot spotkania. Kraj cały już był im poddany. Pozostało jeszcze wśród Izraelitów siedem pokoleń, które nie otrzymały swego dziedzictwa. Rzekł więc Jozue do tych Izraelitów: Jak długo będziecie zwlekać z objęciem w posiadanie kraju, który dał Wam Pan, Bóg Waszych Ojców? Wybierzcie jednak po trzech mężów z każdego pokolenia. Chcę ich wysłać, aby przeszli przez kraj i opisali go. Mając na względzie przydzielenie im dziedzictwa, po czym powrócą do mnie: Podzielą oni kraj na siedem części: Juda pozostanie na swoim dziale na południu, a dom Józefa na swoim dziale północnym. Wy zaś podzielicie kraj na siedem części i opiszecie go, a następnie przyniesiecie do mnie, abym mógł rzucić los dla was wobec Pana, Boga naszego. Lewici nie otrzymają żadnego działu pomiędzy wami ponieważ kapłaństwo pańskie będzie ich dziedzictwem. a Gad, Ruben i połowa Manassesa otrzymali swój dział po stronie wschodniej Jordanu, który wyznaczył im Mojżesz, sługa Pana. Ludzie ci przygotowali się do odejścia. Przed wyruszeniem w drogę, by opisać kraj, Jozue dał rozkaz następujący. Idźcie, przejdźcie przez kraj, a opisawszy go wróćcie do mnie. A wtedy rzucę dla was los przed obliczem Pana w Shiloh. Poszli więc ci ludzie. Chodzili po kraju i spisali miasta według siedmiu działów w księdze, którą przynieśli Jozuemu do obozu w Shiloh. A Jozue rzucił dla nich los w Shiloh przed obliczem Pana i tam właśnie podzielił Jozue kraj między Izraelitów, stosownie do podziału dokonanego przez nich. I padł los na pokolenie Benjamina według ich rodów. Okazało się, że dział ich wypadł między działem potomków Judy i potomków Józefa. Granica ich od strony północnej rozpoczynała się od Jordanu, wznosiła się na północne zbocze Jerycha, potem szła przez góry ku zachodowi i kończyła się na pustyni Bet Awen. Stąd biegła granica do Luz na południe przełęczy górskiej Luz, czyli Betel. Po czym granica schodziła ku Atrot Addar przez górę, która jest na południe dolnego Bethoron. Stąd skręcała granica, wracając od strony zachodniej ku południowi, od góry wznoszącej się naprzeciw Bethoron od południa i kończyła się na kirjat Baal, czyli Kirjat Jearim, mieście potomków Judy. Taka jest strona zachodnia. Południowa strona rozpoczynała się od krańca Kirjat Jearim. Po czym granica szła ku zachodowi i dochodziła do źródła wód Neftoach. Następnie granica dosięgała krańca góry wznoszącej się od wschodniej strony doliny Ben-Hinnom, na północy równiny Refaitów, po czym schodziła w dolinę Hinnom przez zbocze góry Jebusytów na południe i dochodziła do źródła Rogel. Dalej kierowała się ku północy, dochodziła do en i do Gelilot, które wznosi się naprzeciw Adumim, Wreszcie stępowała do Kamienia Bohana, potomka Rubena. Przechodziła następnie do przełęczy naprzeciw Araby od strony północnej i stępowała do Araby. Granica biegła dalej ku krawędzi górskiej Bet-Hogla od północy i kończyła się u zatoki północnej Morza Słonego, przy południowym krańcu Jordanu. Taka była granica południowa. Jordan zaś był granicą od strony wschodniej. Takie było dziedzictwo potomków Benjamina i jego granice dokoła według ich rodów. Miastami potomków Benjamina według ich rodów były Jerycho, Betchogla, Emek Kesis, Betchaaraba, Semarin, Betel, Avim, Happara, Ofra, Kefar Monai, Haofoni, Geba. Dwanaście miast z przyległymi wioskami. Gibeon, Harama, Berot, Hamispe, Kefira, Hammosa, Rekem, Yirpel, Tarala, Selahael, Jebus, czyli Jerozolima, Gibeat, Kirjat. Czternaście miast i przyległe wioski. Takie było dziedzictwo potomków Benjamina według ich rodów. Przypominam że w tych dniach czytamy synchronicznie cztery Ewangelie, a dokładnie te fragmenty, które opowiadają o przygotowaniu do Paschy Chrystusa. Przed nami czternasty rozdział Ewangelii według św. Marka, który opowiada o wydarzeniach począwszy od uczty w Betanii, przez ostatnią wieczerzę i pojmanie w Ogrójcu, aż po zaparcie się Piotra. Pascha i Święto Przaśników były za dwa dni. Arcekapłani i uczeni w piśmie szukali sposobu, jakby Jezusa podstępem ująć i zabić. Lecz mówili: tylko nie w święto, żeby nie było wzburzenia między ludem. A gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trendowatego i siedział za stołem, przyszła kobieta z alabastrowym flakonikiem prawdziwego olejku nardowego, bardzo drogiego. Rozbiła flakonik i wylała mu olejek na głowę. A niektórzy oburzyli się, mówiąc między sobą. Po co to marnowanie olejku? Wszak można było olejek ten sprzedać drożej niż za trzysta denarów i rozdać je ubogim. I przeciwniejsze rali. Lecz Jezus rzekł: Zostawcie ją, czemu sprawiacie jej przykrość? Spełniła dobry uczynek względem mnie, bo ubogich zawsze macie u siebie i kiedy zechcecie, możecie im dobrze czynić. Mnie zaś nie zawsze macie. Ona uczyniła, co mogła. Już naprzód namaściła moje ciało na pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek po całym świecie głosić będą te Ewangelie, będą również na jej pamiątkę opowiadać o tym, co uczyniła. Wtedy Judasz Iskariota, jeden z dwunastu, poszedł do arcykapłanów, aby im go wydać. Gdy to usłyszeli. Ucieszyli się i przyrzekli dać mu pieniądze. Odtąd szukał dogodnej sposobności, jakby go wydać. W pierwszy dzień prześników, kiedy ofiarowywano paschę, zapytali Jezusa i Jego uczniowie: „Gdzie chcesz, żebyśmy przygotowali Ci spożywanie paschy? I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: Idźcie do miasta, a spotka was człowiek niosący dzban wody. Idźcie za Nim. I tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi. Nauczyciel pyta: Gdzie jest dla mnie izba, w której mógłbym spożyć paschę z moimi uczniami? On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujecie dla nas. Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, a tam znaleźli wszystko tak jak im powiedział i przygotowali paschę. Z nastaniem wieczoru przyszedł tam razem z dwunastoma. A gdy zajęli miejsca i jedli, Jezus rzekł: Zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda, ten, który je ze mną. Zaczęli się smucić i pytać jeden po drugim: czyżbym ja? On im rzekł: Jeden z dwunastu, ten, który ze mną rękę zanurza w misie. Wprawdzie syn człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego syn człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im, mówiąc: Bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im: i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: To jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę powiadam wam, odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy w Królestwie Bożym. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. A Jezus im rzekł. Wszyscy zwątpicie we mnie. Jest bowiem napisane: uderzę pasterza, a rozproszą się owce. Lecz gdy powstanę, udam się przed wami do Galilei. Na to rzekł mu Piotr: Choćby wszyscy zwątpili, to na pewno nie ja. Odpowiedział mu Jezus: Zaprawdę powiadam ci, dzisiaj, tej nocy, zanim kogut dwa razy zapieje, ty trzy razy się mnie wyprzesz. Lecz On tym bardziej zapewniał, choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się Ciebie. Wszyscy zresztą tak samo mówili. A kiedy przyszli do posiadłości zwanej Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów, Usiądźcie tutaj, ja tymczasem się pomodlę. Wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć oraz odczuwać trwogę. I rzekł do nich: Smutna jest moja dusza aż do śmierci, zostańcie tu i czuwajcie. I odszedłszy nieco do przodu, padł na ziemię i modlił się, żeby, jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. I mówił: Abba, Ojcze, dla ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode mnie, lecz nie to, co ja chcę. Ale to, co ty niech się stanie. Potem wrócił i zastał ich śpiących. Rzekł do Piotra: Szymonie, śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Odszedł znowu i modlił się, wypowiadając te same słowa. Gdy wrócił, zastał ich śpiących, gdyż oczy ich były zmorzone snem, i nie wiedzieli, co mu odpowiedzieć. Gdy przyszedł po raz trzeci, rzekł do nich: Śpicie dalej i odpoczywacie? Dosyć. Nadeszła godzina. Oto syn człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy. Oto blisko jest mój zdrajca. I zaraz, gdy On jeszcze mówił, zjawił się Judasz jeden z dwunastu, a z Nim zgraja z mieczami i kijami wysłana przez arcykapłanów, uczonych w Piśmie i starszych. A zdrajca dał im taki znak: Ten, którego pocałuje, to właśnie on. Chwyćcie go i wyprowadźcie ostrożnie. Skoro tylko przyszedł, przystąpił do Jezusa i rzekł Rabbi. I pocałował go. Tamci zaś rzucili się na niego i pochwycili go. A jeden z tych, którzy tam stali, dobył miecza, uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu ucho. A Jezus zwrócił się i rzekł do nich: Wyszliście z mieczami i kijami, jak na zbójce, żeby mnie pojmać. Codziennie nauczałem u was w świątyni, a nie pochwyciliście mnie. Muszą się jednak wypełnić pisma. Wtedy opuścili go wszyscy i uciekli. A pewien młodzieniec szedł za nim, odziany prześcieradłem na gołym ciele. Chcieli go chwycić, lecz on zostawił prześcieradło i uciekł od nich nago. A Jezusa zaprowadzili do Najwyższego Kapłana, u którego zebrali się wszyscy arcykapłani, starsi i uczeni w piśmie. Piotr zaś szedł za nim w oddali, aż na dziedziniec pałacu Najwyższego Kapłana. Tam siedział między służbą i grzał się przy ogniu. Tymczasem arcykapłani i cały Sanhedryn szukali świadectwa przeciw Jezusowi, aby Go zgładzić, lecz nie znaleźli. Wielu wprawdzie zeznawało fałszywie przeciwko Niemu, ale świadectwa te nie były zgodne. A niektórzy wystąpili i zeznali fałszywie przeciw Niemu. Myśmy słyszeli, jak On mówił, Ja zburzę ten przybytek uczyniony ludzką ręką, i w ciągu trzech dni zbuduje inny, nie ręką ludzką uczyniony. Lecz i tu ich świadectwo nie było zgodne. Wtedy najwyższy kapłan wystąpił na środek i zapytał Jezusa: Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciw tobie? Lecz on milczał i nic nie odpowiedział. Najwyższy kapłan zapytał go ponownie. Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Błogosławionego? Jezus odpowiedział: Ja jestem, a ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy wszechmocnego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi. Wówczas Najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł Na cóż nam jeszcze trzeba świadków? Słyszeliście bluźnierstwo, jak wam się zdaje? Oni zaś wszyscy wydali wyrok, że winien jest śmierci. I niektórzy zaczęli pluć na niego. Zakrywali mu twarz, policzkowali go i mówili: Prorokuj! Także słudzy bili go pięściami po twarzy. Kiedy Piotr był na dole, na dziedzińcu, przyszła jedna ze służących najwyższego kapłana. Zobaczywszy Piotra grzejącego się przy ogniu, przypatrzyła mu się i rzekła: i ty byłeś z tym Nazarejczykiem Jezusem. Lecz on zaprzeczył, mówiąc: Nie wiem i nie rozumiem, co mówisz. I wyszedł na zewnątrz do przedsionka, a kogut zapiał. Służąca ujrzawszy go znowu zaczęła mówić do tych, którzy tam stali: to jest jeden z nich. A on ponownie zaprzeczył. Po chwili ci, którzy tam stali, mówili znowu do Piotra. Na pewno jesteś jednym z nich, jesteś także Galilejczykiem. Lecz on począł się zaklinać i przysięgać, nie znam tego człowieka, o którym mówicie. I zaraz powtórnie zapiał kogut. Wspomniał Piotr na słowa, któremu powiedział Jezus, Pierwej nim kogut dwa razy zapieje, trzy razy mnie się wyprzesz. I wybuchnął płaczem. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w Rock. Do usłyszenia.